Niezwykle uroczyście otwarto w minioną środę fabrykę cienkich płyt MDF w Grajewie. Jeden z najnowocześniejszych i największych zakładów w branży drzewnej w Europie wybudowano w pobliżu istniejącego zakładu płyt wiórowych. Trwało to zaledwie 10 miesięcy. Inwestycja kosztowała 83 miliony euro i mogła powstać m.in. dzięki temu, że w Grajewie uruchomiono podstrefę suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ogromną osobistą pracę wykonał pan Wojciech Kierwajtys, bo przeszkód rozmaitych biurokratycznych i innych było bardzo dużo. Także on był tym koordynatorem poczynań natury tej administracyjnej, do czego myśmy się też włączyli. Jako burmistrz, jako Rada Miasta Grajewo. 12-hektarowy teren, na jakim powstał zakład, różni się jednak od podstrefy ełckiej, suwalskiej czy gołdawskiej. W Grajewie jest to teren zamknięty, nierozwojowy i ograniczony wyłącznie do nowo otwartej fabryki MDF. Jednak dzięki niej będzie mogła rozwijać się m.in. podstrefa ełcka. Jeśli tu produkuje się płytę, wiórową płytę MDF, dzisiaj otwarty zakład, jeżeli na terenie ełckiej strefy mamy papier dekoracyjny do mebli, jeżeli mamy kilka fabryk sklejek w regionie, to oznacza, że stwarzamy doskonałe warunki do rozwoju przemysłu meblarskiego. W Ełku szykowane są tereny pod nowe inwestycje. Jest szansa na pojawienie się tu fabryki paneli podłogowych. Ale to nie jedyna zależność pomiędzy Ełkiem a grajewską firmą Flyderer. Mamy, tak jak powiedziałem, szereg pracowników z Ełku. Mam nadzieję, że ten udział pracowników z Ełku też w tej fabryce będzie rósł. W nowej fabryce MDF zatrudnienie znalazło około 160 osób, zaś kolejne 300 w otoczeniu, m.in. w transporcie czy dostarczaniu surowca. Ale pracownicy to nie wszystko. Związek Ełku i Grajewa jest silny i w innej sferze. Również nie ukrywamy, że cała jakby strona baza hotelowa, prawda, jeśli mamy jakichś gości, klientów czy osoby z zagranicy, które do nas przyjeżdżają, to bardzo właśnie za każdym razem spędzamy, plasujemy ich w ełckich hotelach, spędzamy z nimi czas na kolacjach, obiadach. Grajewo niestety jeszcze takich możliwości nie ma, także korzystamy tutaj z oferty Ełku. Bo do siedziby Flyderera przyjeżdża wielu gości. Ci, którzy mają okazję zobaczyć fabrykę, zaskoczeni są jej nowoczesnością i wydajnością. Rocznie będzie tu produkowanych 100 milionów metrów kwadratowych płyt.